Witam Was w ten wieczny dzień. Jest 11 godzina 15 stopni. Wiatr jest, zobaczcie, wiatr jest. Nie jest przeciąg na balkonie, tak więc będzie dzisiaj trochę z daleka. Zachmurzenie 100%, w tej chwili już u mnie pada mrzawka. No, dzień jest niespecjalny, przyznaję. Niespecjalny. Niby szansa opadów 57%, ale nie, już pada. Wilgotność 74. No, buźka w raporcie smogowym na zielono, czyli dobra jakość powietrza. Ale tak ogólnie mówiąc, jest chłodny, taki prawdziwie jesienny dzień z porywistym wiatrem. Jest nieprzyjemnie. Widzicie, co ten wiatr wyprawia. Ja stoję w drzwiach, bo mam taki przeciąg na balkonie, że po prostu nie wychodzę na razie. Może później się przetrzę. Dzisiaj nie mam czasu, więc będzie błyskawiczna zupa kalafiorowa z mrożonek. I tak nieraz bywa. No, w okresie zimowym to jest super sprawa. Ale dzisiaj muszę szybciutko zrobić, więc jest jak jest. Chociaż ja bardzo lubię takie zupy z mrożonek też. Zupa ugotowana. Teraz niech postoi, niech te smaki się wymieszają. Dodałam kaszy kuskus, taka, żeby była troszeczkę gęściejsza. O, już zaparowało. Zupę zagęściłam kaszą kuskus. Bardzo lubię tą kaszę. Błyskawiczna kasza z pszenicy. Durum. No, oczywiście zagęszczona śmietanką. Teraz niech troszeczkę tak przejdzie. I później będzie można jeść. Świat zapłakany. Nie za ciekawie. Proszono mnie, żebym pokazała swoje paprotki. To nie wszystkie jeszcze, ale czym je podlewam? Ja podlewam je nawozem bio, ale tak raz kiedyś, delikatnie. Teraz już w okresie jesienno-zimowym oczywiście nie będę podlewać. Ja te paprotki sama szczepię. One puszczają zaszczepki, ja je sama szczepię, ale tak już pomyślałam, że wypadałoby już kupić jakąś i zacząć od nowego jakiegoś gatunku. Ten też już mnie puścił. Nie widać. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj u mnie taki porywisty wiatr, że po prostu miałam iść na spacer, ale jak na razie to sobie odpuszczam, bo no niestety ja się boję takiej pogody z uwagi na to, że ja właśnie się wtedy najczęściej przeziębiam. Jak ten wiatr mnie tak przeciągnie, to ja unikam, ja wolę mróz. Wtedy mogę iść sobie na spacerek, wtedy jak najbardziej, nic mi nie przeszkadza, ale ten wiatr tak na mnie działa jakoś, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Także, no może się jeszcze troszeczkę ta pogoda przetrze, bo słoneczko oczywiście przebija się przez chmurki, od czasu do czasu są takie przejaśnienia i być może to tak będzie, to jeszcze nic straconego, ale w tej chwili nie. W tej chwili to sobie po prostu robię taki luźniejszy czas. Bardzo ugotowałam bardzo szybką zupę po prostu i za chwileczkę pokażę Wam,
jako że jestem na etapie robienia rękawów do tej mojej nowej bluzki, gdzie pokazywałam Wam zarówno wzór dzikie kwiaty, jak i duży ryż, którym robiłam przód. Jak wiecie, tył i przód już jest skończony. Robię rękawy i pokażę Wam, jak ja robię te rękawy na jednym drucie. Równocześnie, jednocześnie. I to jest łatwe, bo wtedy jednakowo dodaję oczka z jednej i z drugiej strony i później również na lewej stronie tak samo. I wtedy to jest o wiele łatwiejsze. I no tak robię po prostu, tak jak kiedyś nauczyłam się i ta forma robienia najbardziej mi odpowiada. Także podzielę się tym z Wami, bo i tak to w tej chwili robię. I dzisiaj sobie taki właśnie zrobię czas robótkowy, bo taka pogoda sprzyjająca ku temu, więc jak najszybciej chcę skończyć tą robótkę moją, bo to później jeszcze jest mnóstwo pracy, zszywanie to nie jest wcale tak, że się pstryknie i już się jest wszystko poszywane, to trzeba też tak sporo czasu na to poświęcić. No i zamierzam kupić, jeszcze włóczki nie mam, ale zamierzam kupić włóczkę na ładną czapkę i zrobię sobie komin. Tylko, nie, tylko zrobię komin taki przylegający bardziej, bo nie lubię tych kominów takich odstających, bo jest mi zimno wtedy. Ja lubię, jak mam tu cieplutko pod szyją i wtedy mi najlepiej. Także mam takie zamierzenia i będę się tego trzymać. Także. Ale to jest, to już jak skończę. Chociaż włóczkę to może, jak będę w sklepie, to już będę się przyglądać, jakie te włóczki są i odpowiednią sobie wybiorę. Także takie mam plany i pomału je zrealizuję, to na pewno, z pewnością. A dzisiaj póki co będzie za chwilę kawa i pokażę Wam, jak ja robię te rękawy. Tak więc podzielę się z Wami tym. To jest bardzo proste, ale naprawdę szybciej to przybywa. I jednakowo się robi, jednakowo cały czas. No, dla mnie, jak ja zobaczyłam ten sposób, niby taki prosty, a tak oczywisty, no to wydawał się rewelacyjny. I od tej pory, jak zobaczyłam, jak to można robić, tak robię. Nie zamierzam tego zmieniać. To byłoby tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia, spokojnego, pogody ducha, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło. Taki dzisiaj jakiś śpiący dzień, w międzyczasie sobie zrobię kawkę. Jeszcze do obiadu, mam chwilę. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja robię rękawy na jednym drucie. Przyznacie, to jest może niewygodny sposób robienia, ale w rezultacie te rękawy są równe, jednakowe. Nie trzeba później liczyć, ponieważ dodaje się równocześnie na dwóch rękawach. I tak jak dodaję oczko na prawej stronie, to dodaję tu na tym rękawie z tej strony oczko, ja później Wam pokażę. I na drugim rękawie z tej strony oczko, jak się tylko zaczyna. Jak przerobię na drugiej stronie, z tej strony oczko i z tej strony oczko. I po prostu dwa rękawy mają jednakowo dodane oczka. Tak się nauczyłam i wiecie, to jest bardzo wygodny sposób, naprawdę. Tak przy kawce. Teraz Wam pokażę, jak ja to robię. A więc mam dwa rękawy na jednym drucie. No i teraz chcę dodać oczka z każdej strony, czyli z tej, i z tej. Mam stronę prawą. Wezmę sobie, ale bym zrobię łyk kawki smacznej. Więc sobie odwracam, bo mi jest tak wygodny, jak ja narzucam. Zobaczcie. Narzucam oczko. Narzucam oczko. Już mam jedno oczko
narzucone i robię prawe oczka. Prawe oczka, czyli nitka z tyłu roboty, wkłuwam się w środek, przeciągam, to jest prawe oczko. Nitka z tyłu roboty, wkłuwam się w środek oczka, przeciągam, nitka z tyłu roboty i tak do końca rzędu. Rękawy robię prostym wzorem, tak zwanym jerseyem, wzorem pończoszniczym, czyli prawa strona oczka prawe, lewa strona oczka lewe, tak jak to wychodzi. Jak się robi oczko prawe, to na lewej stronie zawsze wyjdzie oczko lewe. I to jest właśnie ta cała filozofia. To jest bardzo wygodny sposób, tak jak powiedziałam, równomiernie dodawane są oczka, nie trzeba później się główkować, zaznaczać, w którym miejscu się dodało, tylko po prostu już to się ma równocześnie, równomiernie rozłożone i tak to wygląda. Zaraz dojdę do drugiego rękawa i wtedy, o, coś mi tu spadło, oczko. I tak się przytrafia, trzeba wtedy wrócić i poprawić. Nieraz jest tak, że trzeba szydełkiem poprawić, bo niżej spadło oczko i trzeba go przeciągnąć, żeby wróciło na swoje miejsce. Tak też może być. Wszystko się może przydarzyć, jak się coś robi, to błędy też się przytrafiają, przecież nie ma nic idealnie. No i tak, i zobaczcie, już mam rozdzielone. Tu jest jeden rękaw, teraz będę przerabiała drugi rękaw na ten drut. No i tak, i zaczynam tak jak wtedy, ja sobie tak odwracam, bo mi jest wygodniej. Narzucam oczko. I będę przerabiała na ten drut. Na lewej stronie będzie tak samo. No i później oczywiście oczka dodaję co jakiś czas, nie za każdym razem. Co któryś tam raz sobie mniej więcej sprawdzam te swoje wymiary. Ile mi potrzeba dodać tych oczek. Przymierzam, żeby te rękawy, w zależności jakie chcę te rękawy uzyskać, w zależności jakie jest podcięcie na te rękawy, żeby później jak zszywając, żeby to się wszystko zmieściło, żeby nie było za małe ani za duże. Wszystko musi po prostu pasować. Tak to wygląda. I jeszcze raz powtarzam. Nitka, oczko prawe, nitka z tyłu roboty. Wkłuwam się, tu jest o taka ósemeczka, o to jest oczko prawe. Wkłuwam się, przeciągam. Oczko prawe. Teraz bardzo fajna pora jesienna na takie wyroby. Lubię bardzo o tej porze roku robić, jesienią, zimą. Uwielbiam. Taki śnieg na dworze. Wtedy jest taki klimat, zaparzyć herbatkę, dzbanek herbatki zaparzyć z cytryną. Włączyć jakąś muzyczkę. I dziergać. To jest sprawdzony sposób na to, aby te jesienno-zimowe dni przejść jakoś tak w miarę miło, robiąc to, co się lubi. Ja akurat nie to lubię, więc to się sprawdza w moim przypadku. I dojdziemy do teraz do lewej strony i pokażę Wam,
jak to na lewej, tak samo, tylko że te oczka będą na lewej stronie dodawane. No i tak. I mam znowu dwa rękawy na jednym drucie. To jest lewa strona. Więc teraz sobie znowu tak przekładam, żeby to oczko tu dodać, bo tak mi lepiej jest, tak jak mówiłam. O, i sobie odwracam i robię wszystko na lewo. Ale musi być łyk kawy, bo tu mi stygnie. Przesuwa mi się na lewo. I robimy cały ten rękaw na lewo. Nitka na lewo. Nitka z przodu roboty. Tu macie w poprzek taką niteczkę. Przekładamy tutaj drut i przeciągamy tą nitkę. To jest oczko lewe. Proszę. To jest oczko lewe. No i przerobiłam lewą stronę na jednym rękawie. Widzicie? Teraz dodam na drugim rękawie oczko brzegu. Ja sobie na drugą stronę, o tak, przekręcam. I tu będę robiła znowu na lewo, przekładając tym drutem, przekładając na ten drut. Na tym to polega właśnie. No i tak jak powiedziałam. Przerabiam wszystko na lewą stronę tym drutem i drugi rękaw będzie z tym pierwszym na jednym drucie. I to na tym polega cały czas. Zobaczcie. Już pomału przerabiam na ten drugi drut. To jest wygodne w tym sensie, tak jak mówiłam, że wszędzie jest jednakowo. Nie ma tej obawy, że gdzieś coś nam umknie. Nie dodamy jakieś oczko. Chociaż zawsze można policzyć jeden rękaw i drugi, policzyć oczka, ile jest na drucie. I wtedy się zorientujemy, czy nam coś umknęło, czy nie. I do końca tak. A więc jeszcze raz powtórzę. Dodajemy oczka z tej strony i na odwrocie wychodzi odwrotnie. Czyli z tej strony i z tej strony. Tak jak się zaczyna rząd pierwszy, tak właśnie robimy. No dzisiaj Wam przy okazji chciałam pokazać, w związku z tym, że robię te rękawy, to przy okazji chciałam Wam pokazać, jak to się robi. To byłoby na tyle.